Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Madziało, to jest kolejny odcinek Kwadratowej Masakry. Zostaw suba, zostaw lajków, ma być dużo pod tym filmem. A to dlaczego? Dlatego, że Evron wpadł w dwie moje pułapki i zginął. Dobra, czat, no muszę się jakoś tam dostać. Tam jest jakaś woda. A, to jest szkło. Wiesz, Mandzio, akurat tak się składa, że mi się dzisiaj w nocy nudzi. Po itemach to już nie ma znaczenia. Dla mnie itemy nie mają znaczenia. Jedyne, co ma dla mnie znaczenie, to zemsta. Co się tutaj stało? Kto mi wypuścił wszystkie moje kurczaki i generalnie mi to tak brzydko zrobił? Kto jest taki wredny? A człowieka nie ma dwa dni na serwerze, wchodzi i od razu ma wroga jakiegoś. I tym wrogiem będzie Naruciak! No Boże, Naruciak, ile ty masz lat? Wow! O, zobaczcie, kolejny prank, kolejny super prank. Uwaga, co to jest, czyżby to był obsydian? Wow, kolejny prank, którego się absolutnie nikt nie spodziewał. A kiedy ktoś mi zrobi jakiś fajny, porządny dowcip, jakąś fajną, porządną pułapkę, jakieś coś, żebym się nabrał, a nie coś, co tak każdemu marnuje czas. Nie! Oh, fuck, nie. O, kurczę pieczone, dosłownie. Nie spodziewałem się tego. I co tutaj? Czy on mi porozwalał też hopery i wszystko? What the fuck? To jest już griffin kompletny! Naruciak! Co jest z tobą, gościu? A kurczaki! Dajcie mi przejść. Czemu również mój villager wyszedł? Ej, to jest już kompletny griffin, ty piarzu! Nie, zbobogniew. Stań ty w miejscu, proszę, zbobogniew. Ty zostajesz tutaj. Proszę, nie ruszaj się stąd, okej? Okay? Zbobogniew. Wiem, że jest ciężko, wiem, że jest dużo kurczaków, wiem, że się tego nie spodziewałeś. Ja się też nie spodziewałem, że tych kurczaków będzie aż tyle. Nie planowałem tego, ale w tym odcinku będziemy robić automatyczną farmę kuraków, ponieważ jest tutaj rozpierdziel i tutaj jest rozpierdziel okropny, który mi się niestety nie podoba. Moją automatyczną farmę kuraków chciałbym zrobić w jakimś miejscu, gdzie ona rzeczywiście nie będzie mi zbyt mocno przeszkadzać. Bobogniew, czy ty tam siedzisz? Czy jest wszystko okej, Zbobogniew uciekł. Zbobogniew! Gdzie jest Bobogniew? Zbobogniew, wróciłeś! Wróciłeś do domu! Zbobogniew! Jednak mnie kochasz, Zbobogniew. Myślałem, że nigdy nie wrócisz. Tak się martwiłem, Zbobogniew. Boże, kuraki, czy możecie przestać się palić na sekundę chociaż? Rozkopię i zobaczę, czy tutaj przypadkiem nie ma żadnego TNT, ale z tego, co widzę, to wyjątkowo nie ma. To by się spodziewał. Mam nowy system kolejki, słuchajcie. Teraz, w chwili, kiedy klikniemy przycisk, zostanie wyrzucona kolejka z dispensera i od razu automatycznie zapalą się tory i możemy wsiąść i pojechać, nie trzeba się rozpędzać. Drugą stronę, jak jedziemy, wystarczy, że jak jedziemy, to nic nie robimy i po prostu pojedziemy dalej, to wtedy się nasz wózek rozbije o tego kaktusa i jak się rozbije o kaktusa, trafi tutaj do dispensera i teraz po prostu klikamy. Uwaga, to... Wow, to akurat było dobre, tylko ktoś nie zna redstone'a, to chyba ten Naruciak właśnie cały czas. Ktoś nie zna tutaj redstone'a i nie wie, że to się robi troszeczkę inaczej. To był dobry pomysł, to była dobra pułapka, ale nie wyszło, wow. Nie spodziewałem się, że cały czas wszędzie są na mnie pułapki w moim domu. Wsadzamy tutaj minecarta, normalnie klikamy o tak i teraz jak klikniemy, pojawia się minecart, który zaczyna jechać. I jestem ciekawy, czy tam jest również ten sam mechanizm, że jest lawa. Bo to, co oni zrobili, miałoby sens w momencie, kiedy jadę na wózku, bo wtedy wyskakuje na mnie to. Ale nie, nie ma sensu, bo to nie jest w ogóle połączone ze sobą, to nie może w ogóle nic się zrobić. No zobaczmy. I rzeczywiście trafiło to tutaj, a z hopera poleciało do dispensera. A w dispenserze tutaj znajduje się minecart. Tutaj mam dodatkowy system do mojej ekspiarki, który jest bardzo zabawny, ponieważ w chwili, kiedy nacisnę ten przycisk, zostanie podniesiony tutaj redstone, który trzyma ten gravel na górze i zadaje obrażenia moim pająkom. Zapraszam was wszystkich.
Chodźcie, 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 nic złego się nie stanie. Okej, zatem mamy naszą automatyczną farmę kurczaków i działa ona w całkiem prosty sposób. Zatem na samym początku kładziemy naszą beczkę. Do naszej beczki podłączamy naszego hoopera, a na hooper kładziemy nasz półbloczek. Jakikolwiek półbloczek, chodzi o to, żeby przedmioty mogły przez niego przenikać. Tutaj musimy sobie wstawić dwa dispensery. Pierwszy dispenser możemy sobie zrobić w ten sposób, że sobie go o... tak tutaj zrobimy, będzie nam łatwiej go postawić. Pyk, pierwszy dispenser. Drugi dispenser musimy postawić na tym poziomie, żeby bezpośrednio na ten bloczek wszystko wypluwał. Potem jak już mamy nasze dispensery, przyszła pora na więcej hopperów. Zatem to wcale nie jest tutaj takie proste, jeżeli chodzi o postawienie tego, ponieważ muszę sobie wziąć specjalnie bloczki pod siebie, żeby móc shift nacisnąć, bo inaczej bym szedł, ale hoppery musimy podłączyć w ten sposób, żeby wszystkie łączyły się do tego, a ten musi się łączyć tutaj. Na tych hopperach będą stały nasze kurczaki, tutaj będą stały małe kurczaki. Później tutaj wszędzie musimy sobie postawić kwarc albo jakikolwiek inny bloczek, żeby zrobić sobie podstawę naszego mechanizmu, żeby mieć gdzie stawiać cały ten redstone, którego wcale nie ma tak dużo tym razem. Później stawiamy komparator, do komparatora stawiamy bloczek, żeby tutaj odciąć, stawiamy tutaj redstone dust, do redstone dustu stawiamy tutaj kolejny bloczek, żeby odciąć. Później musimy położyć tutaj repeatera na jednym pojedynczym tym podstawowym kliku i to łączymy wszystko za pomocą redstone'a. W ten sposób stworzyliśmy bardzo prosty zegarek, który po wykryciu czegokolwiek w tym dispenserze zacznie migać w ten sposób. Zatem było to całkiem proste, ale możemy zrobić taki mechanizm, że oprócz tego, że wykrywa to tak jak teraz i zaczyna to klikać, to może dodatkowo wyrzucać, co będzie bardzo przydatne z jajkami. Zatem tutaj stawiamy ponownie bloczek, tutaj stawiamy repeatera i teraz jest ważne, żeby nie połączyć tego wszystko tutaj, ponieważ będziemy mieli po prostu dalej zegarek, musimy zrobić o krok dalej i położyć redstone dust tutaj. I w ten sposób, jeżeli tutaj wsadzimy, nie wiem, na przykład 60, tutaj mam pełen taki staczek drewna, jeżeli go wsadzimy, to on będzie go powoli wypluwał. I w ten sposób, jeżeli będzie go wypluwał cały czas o tak, to możemy zobaczyć, że wszystko przez ten pół bloczek trafia o tutaj. I cała reszta jest naprawdę mega prosta, bo tak naprawdę stawiamy szkło nad tym dispenserem, żeby nasze kurczaki nigdy nie mogły się spalić z góry. Wstawiamy tych kurczaków tutaj jak najwięcej. O nie, uciekają, 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 uciekają. O i proszę, mechanizm nam cały czas wyrzuca jajka i powoli spawnuje kurczaki. I to jest farma automatyczna całkowicie. Wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy w jej zasięgu, to wszystko nam się tutaj będzie robić. Zatem to jest zrobione i problem z jedzeniem powinien być zażegnany. O! I przed chwilą zobaczyliśmy dokładnie, jak to zadziałało. Tylko, że w obecnym systemie, w momencie, kiedy kurczak się pali... W obecnym systemie, w momencie, kiedy kurczak się pali, to od razu ten dispenser się wyłącza i to nie jest fajne. Jeżeli chodzi o moją dalszą przygodę na Kwadratowej Masakrze, również zacząłem budować metro. Tutaj jest taki sam system, który był wcześniej. I to metro na samym początku dąży, jeju, ile tam jest creeperów wszędzie, nie podoba mi się to. Ale to metro będzie dążyć tam do bazy SKKF-a, a później to metro będzie leciało dalej. Zatem również tutaj projekt metra u mnie powoli powstaje. Będę musiał zrobić pokój z Bobogniewowi, ponieważ Bobogniew sobie tak żyje i w ogóle zrobić sobie tutaj jakikolwiek system, ponieważ u mnie to jest to masakra, to jest tak wszystko niesegregowane. Ja wam powiem, że ktoś mnie nie lubi na tym serwerze. No zobaczcie, co mi porobili tutaj, czy wy to widzicie? Oni mi zrobili tutaj całkowicie taką twierdzę pająkową, którą... O Jezu, kto mi to zrobił? A! Ała! Dobra, let's go, let's go, let's go, oświetlmy to wszystko, spoko, spawner, bogaty kolego, biedny kolega, ja zobaczę, co to kurde za biedny kolega mi to robi, what the fuck, który, kto z Kwadratowej Masakry mnie tak nie lubi, kto jest moim arcywrogiem z Kwadratowej Masakry, który mnie aż tak nie lubi, ja sobie go znajdę i ja go zgnoję, wcześniej jak ze SKKF-em było, to była wojna dla beki, co nie? Że w sensie mam nadzieję, że każdy z was wiedział, że my się tylko tak czubimy dla zabawy, co nie? Ale tutaj ja widzę, że to jest prawdziwa wojna. Dowiedzmy się, komu tak bardzo zalazłem za skórę. No dawajcie, dawajcie, dawajcie. Wydaje mi się, że to może być Evron. Wydaje mi się, że to może być zemsta Evrona. Za to, że udało mi się Evrona zabić dwa razy. Uwaga, tak, to Evron. Dobra, Evron, dobra, Evron. Spokojnie, spokojnie, Evron. Chcesz wojny, to ją dostaniesz. Tylko Evron, żebyś ty później nie płakał. Okej. A więc to jest moja automatyczna farma expa. Jest trochę głośna, delikatnie. Jest bardzo głośna i do tego jeszcze źle zrobiona, bo zazwyczaj jest tak, że to kaktus ma problemy z... transportem.
Nie, zazwyczaj jest tak, że bambusa jest tak dużo, że kaktus po prostu nie wyrabia się generować. A przez to, że ja jestem z banem i zobacz tak. jakiego węża poprowadziłem z tych hoperów tutaj, żeby ten... No ja właśnie widzę, że zajebiście dużo hoperów użyłeś, czy na przypadkiem wody się nie używa przy takiej ilości? No użyłem wody, ale stary, wiesz co, bo generalnie chciałem, tu jest ta mamusiarka, nie? Aha. Zobacz, a ja tą mamusiarkę chciałem, żeby ona wychodziła z tej strony. Aha. I użyłem do tego, zobacz, ponad 20 hoperów i wychodzi tak, że czwarty piecyk, zobacz, nie ma wystarczającej ilości bambusa, nie? O nie! A tutaj się zbiera kaktus, który się i tak już nie mieści. Tak, i po prostu kaktus nie wyrabia. Znaczy, kaktusa jest za dużo, a bambus nie wyrabia, o tak powiem. A to nie będziesz musiał zrobić drugiego bambusa po prostu? Nie, po prostu przesunę... Zamienić kolejnością. Wywalę te hopery wszystkie i dam zejście wodne tutaj, w to miejsce. No bo w sumie to jest trochę nielogiczne, że tutaj masz te wszystkie hopery, jakby mogło ci to spaść po prostu tutaj. Który masz level, Mandzio? To się generalnie 19. Robi jakieś... No to się generalnie robi jakieś pół godziny gdzieś. No to wyjmij z tego piecyka jedną rzecz i zobacz, który będziesz miał. Ale jak, nie to! Któro? Z której strony? No to jak się wygeneruje? Aaa! Zablokowałem możliwość odpychania. Wow! Czemu to mi daje tyle poziomów? I który zostałeś? 26 mam teraz. No to mało, bo to się chwilę robi. No generalnie Patrol dzisiaj wyjął z 5 piecyków wszystko. Aha. I dostał 90 level prawie. Wow, a to dlaczego się dostaje za to aż tyle poziomów? No bo piecyki od któregoś tam patcha tak jakby chowają expa, którego wydobędziesz. I zobacz, to jest automatyczna przetapiarka. I tutaj wszystko w zasadzie się przetapia i przetopione rzeczy trafiają, no, tutaj. Aha. No dobra, i to działa, wiesz, to działa wszystko, czyli czyli piecyk trzyma wszystko, co przepali do momentu, aż wyjmiesz, czyli na przykład, trzyma doświadczenie, które przepali do momentu, ale mówię to, że jakbyś na przykład przepalił 400 kg żelaza, które byś automatycznie były wyciągane do twojej skrzynki, to jeżeli chociaż raz wyjmiesz to samemu, to dostajesz wszystkie skumulowane poziomy, tak? Dokładnie, tak to działa, no. To jest to całkiem proste. Jest to bardzo proste, no. I to wszystko działa tylko dzięki temu, że bambus jest w grze. No, tak. Bo inaczej byś nie miał po prostu czym tego wszystkiego zasilić. Znaczy, musiałbyś to robić węglem. Znaczy, wiesz, to też działa inaczej, bo bambus, żeby przetapić jeden stack czegokolwiek, potrzebujesz 400 kg bambusa, nie? Mhm. Więc to jest generalnie problem, a żeby... Jest wysoko nieefektywne, zatem jest to ciężkie dla serwera. Więc ewentualnie farma drzew i z farmy drzew zrobienie farmy węgla drzewnego i z węgla drzewnego przepalać? Nie, to jest za dużo roboty, to jest w miarę proste. No wiesz, z tymi kaktusami trzeba tak zrobić, a bambusy można zamienić na węgiel, jeżeli się ma tego mega dużo, a węgiel jest wszędzie, więc teoretycznie jakby ktoś byłby znudzony, albo no, miał takie problemy egzystencjonalne jak ja na tym poziomie, że postawił za dużo hoperów, to zawsze to można na węgiel zamienić i tyle. I normalnie w sumie Mendic mi to też powinno naprawić, co nie? Wiesz co, on mi na przykład na hełmie nie chce naprawić, nie wiem czemu, a tak to wszystko naprawia. Czekaj, chcę sobie właśnie zobaczyć, gdzie tutaj było zejście. Tutaj. Muszę to zamienić, żeby to jakoś ładnie wyglądało, ale to... W sensie to nie wygląda źle, ale to wymaga trochę więcej barierek i tak dalej. No i zobaczmy tutaj. Wywalę to szkło po prostu, wiesz, całkowicie i zrobię tak, żeby było ładnie. A, czyli to też musi mi się pojawić, bo to nie zawsze się też pojawia po tej prawej stronie. No, to cyk. Musisz dźwignię dać, wiesz? No i wyciągnąć. O, i naprawiło mi połowę kilofa. No właśnie. Ciekawe. Ciekawy, fajny system. No, spoko, to jest bardzo. Wiem, jaki kolejny projekt będę mógł sobie kiedyś zrobić. Dziękuję za oprowadzenie. Jakbyś potrzebował kaktusa albo bambusa. No to tego trochę masz. Mam to i to. Mam zarówno kaktusa, jak i bambusa. Zatem sobie poradzę. Mogę spływać, dosłownie. Tak właśnie wyglądała automatyczna ekspiarka Nexe. Jest to całkiem prosty projekt, który mi się bardzo podoba, jako że jest ciekawy i on zaoszczędza dużo czasu. Nie podoba mi się ta mechanika tego, bo to jest trochę to one-tickowe, to jest moim zdaniem trochę takie abuzowanie tego wszystkiego. Zrobimy podobny system, tylko z węglem, ale to w przyszłości, w kolejnych odcinkach, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. No i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!